Cześć moi drodzy, w końcu utrafił mi się pojedynek. Dość ciekawy, żeby go nagrać. Mój przeciwnik leciał BFM F4 Trop. No to zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką postanowiłem zrobić, to znaleźć się bezpośrednio nad nim. Także, żeby go zmusić do zadarcia nosa prawie pionowo w górę, jeżeli będzie chciał na czołówkę. No i w rzeczy samej tak też się dzieje. Po ominięciu czołówki przeciwnik zrobił Hinery Komi i wsiadł mi na ogon. Ale ponieważ w normalnych meczach AB manewr Hinery Komi spala energię, a poza tym wykonywał go z pozycji, gdzie nos miał prawie pionowo do góry, no to widzicie, że bez problemu odsadzam się od niego, zostawiając go w tyle. Ponieważ stracił energię, to robię bardzo, bardzo obszerną climbing spiral, bo znowu wznieść się na niego. I powtarzam to, od czego zacząłem starcie, czyli spadanie na niego pod kątem bliskim 90 stopni. Tutaj jeszcze strzeliłem tak trochę na wiwat, żeby go zachęcić do podążania na fałszywą czołówkę. I w ten sposób spowodować, żeby stracił jeszcze trochę energii. W momencie, jak zdobyłem nieco przewagi energetycznej, to zaczynam go wciągać w pętlę. Tutaj na szczycie, jak słyszeliście, operowałem przepustnicą i byłem w stanie strzelić w kierunku mojego przeciwnika, ale nie trafiłem, a jeżeli trafiłem, to nic mu się tam poważnego nie stało. I zaczynam przeciwnika wciągać w walkę pionową przy użyciu pętli i Rolling Scissors od czasu do czasu, posiłkując się Hinery Komi, tak jak na przykład było przed chwilą w tym momencie. Tutaj skręcenie przepustnicy, żeby nos mi opadł w podążaniu za speedem. Nieco szybciej, speed odpowiada Hinery Komi w prawo. Ja robię to samo, tylko że dodatkowo jeszcze skręcam przepustnicę i tutaj ją rozkręcam, żeby nos mi się podniósł szybciej po nacelowaniu się. No i tylko błysnęło mu się tam na skrzydle, ale obrażeń żadnych niestety nie ma. Ponieważ przeciwnik stracił energię, to jak widzicie, zaczyna walkę ściągać trochę na dół, właśnie po to, żeby ją odzyskać. Tutaj widzę, że przeciwnik przeszedł na moją prawą stronę, więc obracam się do Rolling Scissors, skręcając przepustnicę w celu wiadomym. No i to mi dało okazję na sytuację strzelecką, ale okienko było zbyt małe, żebym mógł trafić i zrobić coś poważniejszego. Niemniej przewaga pozycji jest raczej po mojej stronie. Tutaj robię Hinery Komi w lewo przez chwilkę. Tu przez zjebaną kamerę, która się nie upozycjonowała, nie byłem w stanie prawidłowo za nim podążać i sytuacji strzeleckiej nie było. Sterem kierunku machnąłem, żeby nos samolotu kierował się w dół w celu nabrania energii i po takim płciutkim low jojo znowu zaczynam go gonić. Ale przeciwnik poszedł za ostro w górę, więc na szczycie pętli znowu operowanie przepustnicą. A tu mi niestety chyba łapa za bardzo latała i nie trafiłem. Hinery Komi w prawo, żeby za przeciwnikiem podążyć. Skręcenie przepustnicy, żeby nos opadł szybciej. I rozkręcenie z wepem, żeby się podnosił tym razem. Ale niestety trochę
za wolno się to stało i nie byłem w stanie strzelić. No ale z każdym takim kółeczkiem zaczynam go coraz bardziej doganiać. Przeciwnik się tam tylko rozpaczliwie, widzę, wywija. O, tutaj coś dostał w końcu. Bo słyszałem dźwięk. Dostał w ster wysokości. No i to chyba spowodowało, że już nie był w stanie uniknąć mojego kolejnego ataku. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego. Cześć.